Czy wyjaśnił się los Elżbiety Jaworowicz w TVP? Czy jej program faktycznie był obiektem kpim? Jako komentarz powiem, że sprawa dla reportera przeszła sporą przemianę za prezesury Jacka Kurskiego. W programie pojawił się stały kącik muzyczny, zdarzały się też elementy talent show ze stawaniem przez eksperta na rękach włącznie. Przez niemal 40 lat pracy w TVP Elżbieta Jaworowicz mogła czuć się bezpiecznie. Prowadząca spotkała się właśnie z nowym kierownictwem, które zadecydowało o jej przyszłości w stacji. Sprawa dla reportera jest autorskim pomysłem Elżbiety Jaworowicz, który narodził się jeszcze w stanie wojennym jako program interwencyjny. Lata mijały, zmienił się ustrój, przychodziły i odchodziły kolejne zarządy, a dziennikarka i jej program trwały w TVP. Od 1994 roku audycja jest nagrywana w studiu. Zwykle trwa to 4 godziny, a potem z tego przekrzykiwania i chaosu trzeba wyciąć 38 minut. To dopiero jest wyzwanie, mówił informator polityki. Widzowie o wysokich zarobkach w TVP. Za propagandę się płaci. O kulisach realizacji nie najlepiej wspominała jedna z dziennikarek lokalnej prasy, która wystąpiła w sprawie dla reportera. Ludzie przychodzą do niej, bo wierzą, że Jaworowicz faktycznie może im pomóc w rozwiązaniu problemu. Rozmówcy nie są dopuszczani do słowa. Żeby zostać usłyszanym, trzeba się porządnie wydrzeć, a nie na tym to powinno polegać, zwierzyła się Plotkowi. W ciągu ostatnich ośmiu lat, program stał się inspiracją dla niezliczonych memów, głównie za sprawą elementów rozrywkowych, które nieraz mocno zgrzytały z traumą bohaterów. Miał stabilną oglądalność, ale nie pozyskiwał nowych widzów. Czasy się zmieniają, wymagania odbiorców także. To format podobny do dinozaura, trochę skazany na zagładę. Trzeba pomyśleć nad inną formułą. Program nie pełni już swojej misji. Konieczna jest zmiana prowadzącego i nazwy programu, stwierdził medioznawca z Uniwersytetu Wrocławskiego Adam Szynol w rozmowie z wirtualnymi mediami. Elżbieta Jaworowicz jest już po spotkaniu z nowymi przełożonymi. Dowiedziała się, że może zostać w TvP, ale jej program musi przejść radykalną zmianę. Sprawa dla reportera coraz częściej odchodziła od poważnej publicystyki. Przez występy takich osób jak np. Zenek Martyniuk czy Macademian Girl, program przypominał, według nowej władzy, cyrk i był obiektem kpin. W nowych odcinkach redakcja ma zwracać większą uwagę na dobór gości. Chcą, by do studia zapraszać poważanych ekspertów, a nie gwiazdy disco polo czy jakieś szamanki. Program ma być bardziej poważny i przypominać klimatem wydania sprzed rządów PiSu cytował swoje źródło z Woronicza plotek. Czy myślisz, że wspomniany program faktycznie potrzebuje gruntownej zmiany? Czy pani Elżbieta nadal powinna prowadzić program? Dziękuję że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.